Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w tance w Kuźnia Demona. Ja jestem Juno. Widziałam, że taka nazwa zaskoczy. Dobra. Wykorzystaj broń. Dobra, przeciw silnikowi. Widzę tą taką fajną wyrzutnię strzał. Zapomniałam, jak to się tam zwie. Dobra. Rozumiem, że mam w tym jakoś wycelować smoka. Nie wiem. Au. To bolało. O, mogę w skrzydła mu strzelać. Aha. Zrobiamy tak, jakby nic nie robią. Dobra, spróbują szybko się jakoś odwrócić. A może mam go zaraz. A jeszcze mi coś do uwag przyszło. To znaczy, może mam przekierować jego uwagę? Dobra, albo to mu wysunę, nie wiem. No nie no, jak tak dalej pójdzie. Aha, bo jest i tutaj to wysunę. Dobra, to jak rozumiem? Mogę zrobić tak. Okej. No, wpadłam tu jak lipka w kompot. I naprawdę idzie mi beznadziejnie w tym momencie. No. Ale może jednak nie aż tak źle, jak sobie początkowo myślałam. Nie no, zobaczcie, że ja w niego nie trafię. Teraz trafiłam, ale on na mnie też teraz. Dobra, wezmę może trochę butelkę, wyjdę, okej. Okay. I teraz by się przydało ładnie w niego trafić. Tak, jeszcze raz. Dobra, on trochę chyba wkurzył. Mówi się, że puszcza to alarmie. Teraz inaczej. Bo tutaj mogą być przydatne nam rzeczy. Gdzieś mi smok odleciał, dobra. Tu. Dobra, jest tam. Tak. Jeszcze raz, jeszcze. Dobra. No to było takie jeden na jeden. Raro. Aha. Nie wiem, dlaczego ona nagle się rozmachała. No. Używania tej... No i ciałka, powiedzmy. Tak, jeszcze jeden strzał. Uda mi się? Nie. Muszą wykazywać się cierpliwością. Natomiast się cierpliwością w zadaniu, które ani trochę mi się nie podoba. Bo po prostu strzelanie do smoka no, kłóci się jakoś z takim moim podejściem grach i w ogóle. O nie, nie chciałam tego wciągnąć, tylko właśnie... O, nie no, w ten sposób to ja mu... No, Elara, nie, 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 tak to nie robimy. No, użyjże to, kobieto. Tak, i... smoka. Jeszcze jeden strzał, proszę, proszę. Czy to mi się udało? Chyba nie. Jeszcze, jeszcze tak? Jest? Nie, nie, jeszcze żyję, jeszcze żyję. Aha,
później nie będzie można tego omieć. Bardzo skupiony chyba. A ja jeszcze bardziej. Wow. Big pit. Aye. Long way to fall. Aye. We have to climb all the way down there, don't we? You're the one who wanted to be a hero. Aj tam. Kadok podświadomie pewnie też, tylko się nie przyznaje. Tak, bardzo przydatna wskazówka. So this is Kalamor. This is where all the destruction started. I expected something cold and sterile. But the air is warm and smells of rot and decay. The climb is steep and the path is long. And reaching the bottom is only the beginning of what's to come. I feel the excitement in my bones. Chociaż swoją drogą smród zgnilizny ponoć słodkawy. Akurat. Long climb. Aye, but at least there's a prize at the end of it. Let's see what this beast's corpse can tell us. Once, we dragons were proud and free. Until the king of Dyfed enslaved us with his accursed gemstone. But the two greatest of us turned on him and destroyed him, freeing our kind. Until Anuvin came, also bearing the accursed stone. He too enslaved us, but the stone was stolen from him by one he had once trusted. Fearing it would be used to take us from him, he gouged the eyes from our skulls to keep us from looking upon it. But even he dared not defile the mightiest of us. He chained them deep within Kalamor, where they still wait. Perhaps for freedom. Smokom na ratunek? Gouging the eyes from dragons? It's madness. Agreed. The sooner we put an end to this Anuvin, the better. Ojej, nienawidzę gościa. Dobra, coś mamy tutaj z wiedzy. I na pewno możemy troszeczkę ogarnąć ekwipunek. A nawet powinniśmy to zrobić. I teraz tak. To jest pod czwórką. Cudownie. Oczywiście, że mnie nie stać. Kadokowi też chyba, no właśnie. Jeszcze kryształów zabrakło. A ja wiem, że to w sumie jest mało logiczne, że tak maksują dwie umiejętności łuku, ale one mi się tak zamiennie fajnie sprawdzają. Jakim cudem go utrzymał ten róg? O nie, smok? No, gro, ja chyba nie mam walczyć teraz jeszcze z bonusowym smokiem, to tak powiem. To jest jakieś niechało. O nie. Dobra, to już mi się bardziej podoba. Tak, zdecydowanie z błyskawicami jakoś tam będzie można szybciej sobie tu poradzić. Dobra, czyli smoki pełnią tu funkcję takich przeszkadzajek, a nie przeciwników, których spotykamy więcej. O, witam. Więcej na tej drodze. No, pocieszające. Ale są kolejni, dobra. I co, oni naprawdę myślą, że ja się ich boję?
Dobra, poczekamy, aż będą tędy. Sobie to jakoś wyszło. Szczerze mówiąc, myślałam, że lepiej mi to wyjdzie. Jestem jakimś sposobem stał, tak? Świetnie. Dobra, wystarczy już, nie jest chyba taki zarozumiały. A ze strzałą w głowie to w ogóle. Ej, Kado, psujesz całą zabawę. Nie, moja jest lepsza, więc jej nie zmieniamy. No, lecą już kolejni. Au, 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 au. Jakoś było się dostałam. Tu. No, dlaczego ja w niego nie trafię, jak trzeba? Dobra, tutaj się rzucę. Teraz tam będzie się udało fajniej usłyszeć, co? Gdzie jestem? No dobra. Najpierw to. To mogą być takie cudeńka. I spróbuję może jakoś się dostać tutaj. Ten też jakoś próbuje bliżej się przedostać. Ale gdzieś... A, tutaj! No też, że tak blisko, a ja nie zauważyłam. No i znowu. A może go tak potraktują. Ej, będziemy się ganiać? No nie może być. Dobra, więc teraz troszeczkę tak. No i co jest? Aha, bo jeszcze tu walka w najlepsze trwa, no proszę. To nie pozwolimy, by się Kado tu sam jakoś za dobrze bawił. Zraszył mnie ten smok. No już, leci, leci kolejny. No, nie mogą jakoś go ustrzelić wewnątrz ze strony, ale jak najbardziej prawdziwe niestety. Tak, teraz jeszcze tego. No właśnie. Tam chyba są jeszcze jakieś fiolki. Zrzućcie mi kryształ! O kurczę, bym ominęła. No nie może tak być, bo to aż, wiecie, poniżej jakiegoś tam poziomu by było. Dobra. Ten już mi za długo sojusznika odbija. Słyszałam czyjś dziwny wrzask. Czyżby to moi przyszli przeciwnicy już jęczeli z rozpaczy? Dobra. Tu jest dalsza droga, więc zerknijmy, co jest tu. Obstawiam, że to może być pułapka między innymi. Ale może nie tylko. O, zwłoki. The King of Kalamor. I was deep undercover in the palace of Dyfed. Kalamor's demons had all but defeated Dyfed. Surrender was imminent. But one night, I saw light coming from the Witch King's chambers. I spied within and saw a woman with flowing golden hair in a shimmering white gown. I couldn't hear what she said, but the next day, the Witch King emerged full of hope. And possessed a strange gemstone that he said would save the city. Ciekawe jak to w praktyce wyszło mu. Wow. Nie wiem, czy się tego spodziewałam. Poniekąd mogłam jakoś się domyślić. A nie wiem. Dobra. Tu leży bezbronny jeszcze w miarę. W miarę, tak, jasne. Chciałabym. Jezu, jaki... O, walił mnie na jakieś podwyższenie. Dziwne rzeczy się tu dzieją. Dobra. Tak. Tak. O, zapraszam, zapraszam.
niewiele mu chyba zrobiłam, co? No, do czego to podobne? Tego, jeszcze raz. O, może tego. Jak pięknie wyszło. Wow. Are you slowing down in your old age? You truly have a gift for stealing my kills. No i znowu to ja mam lepszą tarczę. I coś pink. A to co, czujniki ruchu też tutaj mają? Dalsza droga? Tam. Dobra, sprawdźmy więc to miejsce. This seems a bit of a detour. Aye, but after all we've been through, seems a shame to turn around now. Czyli co, jakaś zagadka. Świetnie, nie mamy tego trzeciego czegoś. Ciekawe, czy już teraz jest za późno? A czy to jeszcze da się jakoś znaleźć i wrócić? Haddock, I feel cold. I need some of that slag. Że co, że tamtej? Że to jest to, o czym ja myślę? Nie, ale ja jej tu nie widzę, co jest najgorsze. Bo mamy teraz bitwę z poważnymi przeciwnikami bez właśnie tego umocnienia. Ale spoko, mamy inne wzmocnienia właśnie. Strzał chociażby. Dobra, warto byłoby tak tutaj się jakoś przygotować i w miarę ich wystrzelać, zanim dobiegną zbyt blisko. O, świetnie. O, tak. Tego. Tak, jeszcze tych dwóch. Bo oni za bardzo mi tu będą wstrzelać jeszcze. Tak. A, tamten. Osłona mu się rozwaliła, to można by się tym zająć teraz chyba. Albo podbiec do niego i w ten sposób to załatwić. No właśnie. Nie wiem nawet, czy jest tu jakieś życie. Jest! To miłe. Weźmy. I... czyżby wszystko? No dobra. Tutaj coś... A dlaczego nie mogę tego wziąć? No świetnie, zablokowało się w kamieniu. Ale zaraz, tam też jakieś życie leży. Nie, no. I trup. To przynajmniej trupa, posłuchaj. I was an overseer for His August Majesty. He told me he wanted to dig deep into the mountains beneath the city. Said he'd had a revelation. That something was down there that could win us the Great War. Whatever was down there, it felt wrong. I niestety nadal chyba nie mogę niczego takiego podnieść, co? Jezu, ale ta gra mnie robi w konia. Nie podoba mi się to. Kadek, those slave pens back there, they were empty. Aye, they brought everyone down here, but where are they now? No, to mamy te. O, rany. Ale chyba się tego nie spodziewał, co? Ja w sumie takiego zmasowanego ataku już tak szybko. Też chyba się nie spodziewałam. A może? Nie wiem. Zaraz, powinnam do nich strzelać gdzieś z wysokości.
ale jest to w moim celu, to to w jakimś tam stopniu. Dobra, są i minotaury. Dobra, bo tu mam te cudne błyskawice, to postaram się zrobić z nich jakiś użytek. Elaro, słyszałaś? No właśnie. Tu. Jeszcze tego? O, rany. Dobra, to rzeczywiście może spróbują gdzieś stąd do nich strzelać. O, ten jakiś nieokarnięty. Nie, łucznicy. Znaczy, w zasadzie oni mają w łapkach kusze, więc nie wiem, czy tacy łucznicy, czy bardziej jakieś kusznicy. Zaraz, zaraz. Znowu nie mogą sobie pozwalać na strzelanie za szybko, bo to się zawsze z celem podpisuje. Tak. A dlaczego Kadok nie może go jakoś elegancko podnieść? Dobra, mało brakowało, a naprawdę by mnie tu pokrzywdził. O nie, o nie, 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 nie. Pięknie. I teraz tak. Udzę się, a nie. Nie to, co bym sobie życzyła, ale to nic. O, właśnie. Tak też może być. Ała. Nie, dobra, dobra, trzymam się jeszcze. I weźmy to. Wydaje się aż za proste. Dobra, pozwolę sobie obiec to miejsce. Czy jest tu coś interesującego? Ojejku, strach się bać. What under the sky is that? Some kind of fountain of snake. Is it some kind of control? Let's find out. Nie wiem, czy to rozsądne było, ale w sumie i tak nie mieliśmy innego wyjścia. Still no sign of the prisoners. No, only signs of a new servants. Perhaps the prisoners are down here. Najpierw można tu im coś chyba no nałożyć i teraz tak. Zaraz, 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 to jest. Na dwójkę, dobra. No, to rozumiem, że tak miało być. Dobra, to wezmę. A, jeszcze w sumie mamy do porozwalania różne ciele. Co my tam... W sumie i tak więcej tych fiolek z życiem nie weźmiemy. No to jedyne, co nam teraz zostało, to już przejście tutaj. I patrzę, jest zapis. Czyli... Na tym na razie kończymy, tak. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Może jeszcze się podoba. A na razie to tyle. Trzymajcie się, cześć.